W czerwcu 1997 roku firma Bullfrog, kierowana przez Petera Molyneux, ikonę przemysłu gier mającego na koncie takie hity jak Syndicate czy Populous, wydała tworzoną w bólach produkcję Dungeon Keeper. Tworzoną w bólach, bo pierwotnie chciano wypuścić grę ponad rok wcześniej. W gazetach, również tych polskich, wiele miesięcy wcześniej pojawiły się nawet reklamy niewydanego jeszcze tytułu. Jednak w ostatniej chwili Molyneux wstrzymał wysyłkę gry do tłoczni i wraz z zespołem wrócił do deski kreślarskiej. Grę poddano liftingowi, a pracowano przede wszystkim nad interfejsem i poprawą płynności działania. Na nagraniach z 95 i 96 roku widać, jak zmieniał się interfejs i jak bardzo tamta gra różni się od wersji finalnej. Hype, jaki udało się wykreować wokół tego tytułu, był ogromny. Twórcy obiecali sporo, a główną obietnicą było to, że Dungeon Keeper w podejściu do bohaterów będzie swoistym anty-RPG-iem. Gracz nie wcieli się tutaj w dzielnych śmiałków buszujących po labiryntach podziemnych korytarzy. Zamiast tego rolą gracza będzie zgładzenie takowych. Tak oto wcielamy się w rolę podziemnego ciecia. Przed nami kraina do splądrowania. Na początku wygląda całkiem sielankowo, ale w miarę postępowania w grze zacznie bardziej przypominać Mordor. Dungeon Keeper klasyfikuje się jako gra strategiczna czasu rzeczywistego i praktycznie nie posiada fabuły. Od przechodzimy z poziomu na poziom, dopiero w ostatniej misji przypominając sobie, że właściwie po coś tu przyszliśmy, a konkretnie po to, aby zniewolić krainę, na czele której stoi awatar. Tak, to ten sam awatar, który jest bohaterem gier spod znaku Ultima. Gracz rozpoczyna zabawę w sercu swojego lochu. To najważniejsza konstrukcja, odpowiednik Construction Yard w Redalarcie. Utrata serca to koniec gry. Wokół tej konstrukcji gracz buduje swoje dominium. Tutaj możemy puścić wodze fantazji i zbudować taki loch, jaki tylko nam się wymarzy. Budując nowe pomieszczenia i zabezpieczając wejście do lochu, przyciągamy do niego swoich pupili. Dla przykładu odpowiednio wielki kurnik przyciąga uwagę demona żółciowego, a biblioteka zachęci do wizyty czarnoksiężnika. Za drążenie tuneli odpowiadają chochliki, sterowane tak zwaną ręką zła. Tą ręką, która pełni rolę kursora w grze, podnosi potwory, złoto, zamyka drzwi czy aktywuje pułapki. Ręka jest też źródłem światła, którego jak to w lochu jest jak na lekarstwo. Chochliki, choć słabe i często bite, są nam bezgranicznie oddane. Dążenie tuneli i pomieszczeń to tylko jedno z ich podstawowych zadań. Trudnią się też umacnianiem ścian, dzięki czemu nikt niepożądany do naszego lochu się nie dostanie. Są też odpowiedzialne za gromadzenie funduszy, drenując żyły złota, czy niekończące się nigdy, ale też wymagające większego czasu do wydobycia, bloki z klejnotami. Pomieszczenia nie tylko wabią stwory do naszego lochu, pełnią też swoją określoną funkcję, na przykład sala treningowa podnosi poziom podopiecznych, oczyszczalnia przekabaca na naszą stronę różne potwory przeciwnika, a kurnik zapewnia żywność. Warsztat odpowiada za produkcję drzwi i pułapek. Są też bardziej groteskowe pomieszczenia, na przykład sala tortur, cmentarzysko oraz więzienie. W tym ostatnim możemy przetrzymywać ogłuszonych w walce przeciwników. Z pomieszczenia nieustannie wydobywa się skowyt umierających z głodu pensjonariuszy. A co się stanie, jak umrą? Jeśli są to humanoidalne postacie, to zasilą nasze szeregi jako szkieletory. Jeśli zatem pojmaliśmy wrogiego pająka, lepiej nie liczyć na to, że przemieni się w szkieletora i od razu przenieść go do sali tortur, z której dobiega zwykle jeszcze większy lament. Tutaj pojmany potwór albo przejrzy na oczy i przyłączy się do naszego obozu, albo wezienie ducha. Dosłownie, zamieni się w ducha. Sala tortur jest też miejscem relaksu niejakiej czarnej damy, dla której pobyt w tym pomieszczeniu to istne spa. Cmentarzysko natomiast zadba o to, aby walające się po lochu zwłoki nie zmarnowały się. Po zasileniu cmentarzyska odpowiednią liczbą trupów powstanie, no chciałoby się powiedzieć, że zombie, ale w zasadzie to nie. Powstanie wampir, co jest trochę dziwne. Na specjalne wyróżnienie zasługuje świątynia, która pełni dwie role. Stwory mogą tutaj załatwić swoje duchowe sprawy, jak uspokojenie się albo wyrwanie z macek oddziaływania wrogiej oczyszczalni. Druga rola to możliwość składania w ofierze naszych stworów, za co możemy otrzymywać bonusy od bogów lub, jeśli ofiara była zbyt marna, karę. Świątynia to dość kontrowersyjna lokalizacja, jest bowiem swoistą furtką do oszukiwania. Wprawiony gracz doskonale wie, które słabe stwory stworzą o wiele mocniejszego sprzymierzeńca,
Trzeba jednak przyznać, że bonusy i kary są sprytnie przemyślane. Na przykład jedna recepta unicestwia wszystkie kury, inna natomiast zamienia wszystkie stwory w kury. Odwrotne zastosowanie tych recept to wyjątkowo głupie zagranie. Bestiariusz w grze jest zadowalający, zaczynając od much i żuków, przez macki i smoki, a kończąc na orkach i ograch. Za najlepszą jednostkę uchodzi rogaty rozpruwacz, znany chociażby z okładki gry. Jednak przez jego skłonność do denerwowania się czasami prościej jest się go pozbyć, niż inwestować w jego trening. Tutaj dodajmy, że różne potwory niechętnie ze sobą współpracują. Można się domyśleć, że pająk i mucha spoczywając w jednym pokoju to gwarantowana rozruba. Podobnie demon żółciowy nie przepada za szkieletorami i vice versa, a wampir nie potrafi przejść obok czarnoksiężnika bez wgryzania się w jego szyję. Stwory, którymi dowodzimy, są strasznie humorzaste. Niektóre mają tendencję do złoszczenia się, na przykład gdy nie wypłacimy im żołdu albo damy im o jeden klaps za dużo. Czarnoksiężnik natomiast dostaje szewskiej pasji, gdy przez jego bibliotekę przebiegają chochliki. Bullfrog zadbał o to, abyśmy mieli co zrobić przez cały czas rozgrywania poziomu. Mimo tego, że Loch żyje własnym życiem, a potwory doskonale wiedzą, co mają robić, gracz ma ręce pełne roboty. Co chwilę trzeba rozdzielać bijące się stwory, powiększać pomieszczenia, dobudowywać nowe, doglądać treningów i stale drążyć nowe tunele, aby dokopać się do wroga. Wroga, który ma dwie postacie. Albo będzie to inny cieć, strażnik znaczy się, albo będą to grupy bohaterów. Z początku zwykli powierzchniacy, ale na końcu pojawi się władca krainy ze swoją świtą. Twórcy zadbali nawet o to, abyśmy mieli co robić po wygraniu poziomu. Po mapach rozrzucone są skrzynki podnoszące zdolności potworów albo dołączające do naszej drużyny jakiegoś bohatera. Tymi skrzynkami, które są najbardziej pożądane po zakończeniu danego poziomu, są przeniesienie stwora lub ewentualnie ukryte królestwo. Pierwsza pozwala zabrać jednego ze sługusów do następnego poziomu, a druga odkrywa, no, ukryte królestwo. Dodatkowe poziomy nie mają zwykle wiele wspólnego z normalną grą i polegają na przykład na zabiciu określonej liczby chochlików w wyznaczonym czasie. Zdecydowana większość stanowi wyzwanie, a w nagrodę otrzymujemy najczęściej stwora, którego możemy zabrać do kampanii. Jest też jeden specjalny poziom, który staje się dostępny tylko podczas pełni księżyca. Zaskakująco obficie wygląda karta postaci, biorąc pod uwagę, że w grze nie dowodzimy jednostką, a całą armią. Potwory mają imiona, pasek życia, podstawowe parametry opisujące ich zdolność do walki, nauki czy pracy w warsztacie. Podana jest też ilość zabitych wrogów oraz grupa krwi. Tutaj możemy się też zapoznać z czarami, jakie dana postać zna. Tych przybywa wraz z rozwojem. Czary są również dostępne dla gracza po ich odkryciu przez zespół badawczy. To zazwyczaj czarnoksiężnicy i smoki. Czary pojawiają się w specjalnej zakładce. Muszę koniecznie wspomnieć o spolszczeniu. Jest genialne. Można śmiało powiedzieć, że tłumaczenie przygotowane przez polskiego dystrybutora nawet na dzisiejsze standardy stoi na najwyższym poziomie. Twoje wnętrzności udekorują me dominium. Przeraźliwy i doniosły głos lektora w połączeniu z dobrym tłumaczeniem zapadają w pamięci każdego, kto podejmie wyzwanie. Twe ciało będzie strawą dla mych sług, strażniku. Warto też dodać, że każdy poziom zaczyna i kończy się miodną mową narratora. Posłuchajcie. Zakrwawione topory wojenne i głód omijały jak dotąd ten cichy zakątek, utrzymując mieszkańców w całkowitej nieświadomości piękna, jakie niesie ze sobą przedwczesna agonia i zatrata. To nie do zniesienia, że większość z nich umiera ze starości. Pogorzelice, tam gdzie niegdyś stała wioska, rozlewa się morze ognia. Doprawdy udało ci się nadać tej krainie nowe walory krajobrazowe. I ten słodki zapach duszącego dymu. Na grę składa się 20 poziomów, z czego dobre 15 to tutorial. Dopiero ostatnie kilka poziomów może stanowić wyzwanie dla gracza, ale tylko przy pierwszej próbie przejścia. Po zapoznaniu się ze schematem poruszania przeciwników i miejscem ich buszowania wszystko staje się takie proste. Dungeon Keeper spotkał się z ciepłym przyjęciem, zarówno przez graczy, jak i recenzentów. W zasadzie jedyne, do czego można się przyczepić, to poziom trudności, który jest odrobinę za niski. Winna jest oczywiście SI. Komputer zachowuje się czasami nieracjonalnie i kompletnie nielogicznie buduje swoje lochy. Stwory sterowane przez komputer uwielbiają wręcz przytulać się do ogromnych kamiennych kul, ozdabiając tym samym podłogę lochu. Inteligencja przeciwników została nieco poprawiona w dodatku Deeper Dungeons, który pojawił się na półkach sklepowych w listopadzie w 1997 roku. Sam dodatek oferował 15 nowych poziomów i był wyraźnie trudniejszy od podstawki, jednak nie stanowił większego wyzwania dla doświadczonego podstawową kampanią strażnika.
Graficznie gra prezentowała się bardzo dobrze, a to, czym twórcy najbardziej zaskoczyli ówczesnych graczy, były cienie. Każdy potwór rzucał cień, a mogło ich być nawet 100 na planszy i to tylko po stronie gracza. Dodatek do gry pozwalał również na wykorzystanie akceleratora i odpalenie gry w trybie Direct 3D. Kolejną cechą powodującą szczękopad u ówczesnych graczy była możliwość wcielenia się w każdą postać i przejęcia nad nią kontroli. Gra zmieniała wtedy rzut na pierwszoosobowy. Tutaj ważną informacją jest to, że każda postać widziała świat inaczej, bo przecież to, jak widzi świat mucha, różni się od sposobu patrzenia na świat przed smoka. W trybie pierwszoosobowym wyraźnie widać, na jakim silniku jest Dungeon Keeper. To oczywiście podrasowany Magic Carpet. Na koniec wspomnę jeszcze o fenomenalnej, klimatycznej, wprowadzającej w odpowiedni nastrój muzyce autorstwa Russella Shawa. Jest ona dostępna w formacie audio CD na oryginalnym krążku z grą. Posłuchajcie chwilę. Dungeon Keeper dobrze się zestarzał i jest cały czas grywalny, głównie dzięki fanowskiemu modowi o nazwie Keeper FX. Dzięki niemu bez problemu odpalicie grę w najnowszych okienkach i dostosujecie rozdzielczość do obecnych standardów. To jednak nie wszystko, bo mod oddaje w ręce gracza dodatkowe, stworzone przez społeczność kampanie. To oznacza, że zabawa nie zakończy się po 35 poziomach z gry podstawowej i dodatku. Tutaj na wzmiankę zasługuje przede wszystkim kampania Ancient Keeper, trudna, ale dająca bardzo dużo satysfakcji. Na deser dodam, że w opcjach programu uruchamiającego grę możecie wskazać własny folder z muzyką, jeśli na przykład posiadacie jedyną cyfrową wersję ze sklepu GOG, a wisienką na torcie jest możliwość zwiększenia prędkości w grze, dzięki czemu pierwszopoziomowego wampira do maksymalnego, 10 poziomu, wytrenujemy w minutę. Pojawiła się jeszcze część druga, równie udana i ciepło przyjęta, ale to już historia na inny odcinek. Trudno zapomnieć o abominacji, jaką zaserwowało nam Electronic Arts przy okazji mobilnego Dungeon Keepera. Lepiej uznajmy, że tej gry nie było. Planowano również zmusić rogatego rozpruwacza do wystąpienia w MMORPG, ale ten się nie dał i projekt upadł. Nasza ocena pierwszego Dungeon Keepera to 10 na 10. To obowiązkowy tytuł dla każdego, bez wyjątku.